Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w Fotomoto po bardzo długiej przerwie. Przyjmijmy, że jest to pierwszy odcinek w 2020 roku, a ile ich będzie, to zobaczymy. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o powrotach. A dlaczego o powrotach? Otóż ja właśnie po dłuższej przerwie, bo po ponad miesiącu, a zasadniczo tych przerw było kilka od listopada, więc można powiedzieć, że po naprawdę długiej przerwie i operacji oraz rekonwalescencji wracam do pracy. I przyznam szczerze, że z jednej strony bardzo się z tego cieszę, a z drugiej strony, jak to w takich sytuacjach bywa, często wtedy, kiedy gdzieś dłużej nie jesteśmy obecni, a szczególnie dotyczy to, wydaje mi się, pracy, to mamy takie mieszane uczucia co do tego powrotu. Trochę niepewności, trochę, powiedziałbym, wręcz lenistwa i nie chce nam się do tej pracy wracać. Ale również trochę takiej ekscytacji, jakbyśmy zaczynali kolejny nowy rozdział, jakbyśmy zatrudniali się w nowej firmie. Więc te uczucia są bardzo mieszane. I chciałem trochę nawiązać też do fotografii, bo te powroty w fotografii też można rozumieć na wiele sposobów. My w Poland in the Lens dostaliśmy od Was mnóstwo przez ostatnie kilka lat takich wiadomości, że pomogliśmy Wam wziąć ponownie aparat, że wróciliście po bardzo długiej przerwie, że przeskoczyliście z aparatu analogowego na aparat cyfrowy i tak dalej, i tak dalej. I to są naprawdę bardzo przyjemne informacje, że w jakikolwiek sposób my, a myślę, że też wielu innych twórców tych treści o fotografii przyczynia się do tego, że coś tam u Was zaczyna ponownie klikać i wracacie do fotografowania, czy też czasami do filmowania, albo do jednego i drugiego. To naprawdę świetne informacje zawsze wtedy, kiedy dostajemy taką wiadomość, z racji tego, że mamy poczucie, iż poniekąd trochę się do tego przyczyniliśmy. Natomiast te powroty też można rozumieć na bardzo wiele sposobów. Ja bardzo często powtarzam, analizując Wasze zdjęcia czy opowiadając o fotografii, powtarzam, że warto wracać w te same miejsca, bo każde miejsce, które odwiedzamy, mam tu na myśli oczywiście fotografię krajobrazu, każde miejsce, które odwiedzamy, ma tyle odsłon, ile jest dni w roku, ile jest warunków pogodowych, ile jest światła, ile jest chmur i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja mam wiele takich miejsc sfotografowanych. Myślę, że Campinos, z racji tej bliskiej odległości od naszego domu, jest właśnie miejscem, które mam utrwalone najlepiej i do którego najczęściej wracam. To jest trochę tak, że podobnie jak z tą pracą, kiedy wracamy i zastanawiamy się, co nas spotka, to w fotografii albo, nie wiem, w sporcie, kiedy wracamy po kontuzji, to są analogiczne sytuacje, ale nawiązując do tej naszej fotografii, to jest tak, że po prostu nigdy nie możemy być pewni tego, co w danym miejscu zastaniemy. Jeżeli dzisiaj o wschodzie pojechałbym do Palmir i jutro, pojutrze i kolejnego dnia zrobiłbym to samo, to jestem pewien, że to samo przysłowiowe już drzewo, powiecie, że lubię je fotografować, które fotografowałbym codziennie, wyglądałoby za każdym razem nieco inaczej, a w wielu przypadkach zdecydowanie inaczej pomiędzy jednym a drugim dniem. To samo będzie miało miejsce, kiedy odwiedzę jakąś lokalizację o wschodzie i o zachodzie słońca, bo światło w danym miejscu wygląda zupełnie inaczej, bo po pierwsze ono wschodzi i zachodzi z zupełnie innej strony, po drugie
to światło raz będzie bardziej ciepłe, raz będzie chłodniejsze. Po trzecie, to światło w końcu będzie bardziej intensywne lub mniej intensywne. To wszystko będzie wpływało na to, w jaki sposób na tym miejscu, na tym obiekcie, który fotografujemy, to światło się rozłoży, w jaki sposób poukładają się na nim cienie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, co zobaczymy podczas takich kolejnych odwiedzin tego samego miejsca, będzie się układało w jakiś kadr, w zdjęcie, które będzie opowiadało jakąś historię i jakąś emocję. I będzie też pokazywało, w jaki sposób my na to miejsce patrzymy. Pamiętajcie, że fotografia jest często takim trochę odzwierciedleniem naszego samopoczucia, naszej psychiki w danym momencie. I jeżeli nie będziemy w najlepszym nastroju, to często tak będziemy sobie podchodzić do tego fotografowania, powiedziałbym, z przymrużeniem oka albo trochę po łebkach i nie skupimy się rzeczywiście na tym, co robimy, bo nasze myśli, nasze głowa będą gdzieś zupełnie indziej. Podobnie, jeżeli będziemy w miejscu, które fotografujemy, w trakcie dobrych warunków pogodowych lub złych warunków pogodowych, wtedy, kiedy będzie przyjemnie, ciepło, będziemy mieli fajne właśnie światło, będziemy mieli fajne warunki, to będziemy z reguły bardzo rozentuzjazmowani i wtedy z reguły to fotografowanie będzie nam sprawiało ogromną przyjemność, satysfakcję i te pozytywne emocje, co zresztą często widać na naszych vlogach z pleneru, nam się po prostu udzielą, a również udzielą się tym, którzy będą później to zdjęcie czy taką relację oglądali. Z kolei, kiedy w dane miejsce trafimy w warunkach słabych, takich, gdzie na przykład pada deszcz, albo zimą jest bardzo mroźno i nie jesteśmy w odpowiedni sposób do tego przygotowani, to konsekwencje będą takie, że ta fotografia może nam nie sprawiać tyle radości i przyjemności, co znowu objawi się raczej tym, że te kadry, które wykonamy, będą mniej przemyślane, poświęcimy im mniej czasu i trochę mniej im na koniec dnia oddamy z siebie, więc właśnie dlatego te powroty są tak bardzo interesujące i tak bardzo ciekawe. Ja pamiętam jeden taki wschód słońca w Campinosie, w Brzozówce, przy moich ulubionych drzewach, które doskonale już znacie. Ja mam je sfotografowane w 50 odsłonach prawdopodobnie, a może i w większej liczbie tych odsłon. I prawda jest taka, że żaden z tych kadrów, ja bardzo lubię je oglądać, nie wygląda tak samo. A nie wygląda tak samo dlatego, że właśnie wracając w to miejsce, ja za każdym razem z jednej strony trafiam tam w innych warunkach, w innej sytuacji, w innym stanie umysłu, można tak powiedzieć, a z drugiej strony, nabierając też trochę doświadczenia, co innego widzę w tych kadrach, inaczej trochę na nie patrzę, inaczej patrzę na to samo miejsce i próbuję w inny sposób to miejsce pokazać. I myślę, że właśnie Brzozówka i te moje ulubione drzewa, a może nawet nie tyle ulubione, co najczęściej obfotografowane przeze mnie, są takim doskonałym przykładem oddającym ten pomysł powrotów do tego samego miejsca. Ja spotykając się z wami tutaj w Warszawie, jak od czasu do czasu skrzykniemy się jakąś grupą i pojedziemy na zdjęcia, często rozmawiam z wami i też powtarzacie, że dla was kluczową rzeczą w fotografowaniu jest zrozumienie tego, co fotografujecie i zrozumienie tego, co się dzieje w tym miejscu, które fotografujecie o różnych porach dnia, roku,
czy w różnych po prostu godzinach. I myślę, że to też pokazuje, że z Waszej perspektywy, choć często pewnie wiele osób robi to mniej świadomie i wraca w dane miejsce, bo po prostu im się podoba, a po drugie dlatego, że jest to często miejsce w dość niewielkiej odległości od domu, od właśnie miejsca zamieszkania i łatwo jest Wam tam po prostu się dostać. Natomiast na koniec dnia, jeżeli później analizujecie te swoje zdjęcia, jeżeli te zdjęcia oglądacie i na nie patrzycie, to myślę, że warto spojrzeć na te zdjęcia, kładąc je albo wyświetlając je na ekranie obok siebie, chociaż uważam, że ta wersja drukowana zawsze jest przyjemniejsza do oglądania. I popatrzeć na to, co się w tych kadrach zmienia, co się zmienia z perspektywy właśnie światła, z perspektywy samego miejsca, bo wiecie, czasami jeżeli fotografujemy miasto, nagle pojawia nam się nowy budynek, a jeżeli fotografujemy krajobraz, jakieś drzewo obumiera, łamie się i znika nam z kadru. Jeżeli fotografujemy pola, na przykład, nie wiem, morawy, które fotografowałem już co najmniej 3 razy w różnych porach roku, raz są zielone, raz są brązowe, raz są złote, raz są żółte, bo kwitnie na nich rzepak. I to też pokazuje, jak działa natura, a w niektórych przypadkach, jak my jako ludzie funkcjonujemy z naszym otoczeniem, ze środowiskiem naturalnym, z aglomeracją miejską itd., itd. To wszystko widać dopiero wtedy, kiedy właśnie realizujemy powroty, kiedy wracamy do tych samych miejsc po kilka razy i nie tylko wpadamy tam z aparatem, robimy zdjęcie i z tego miejsca wypadamy, ale kiedy spróbujemy i pozwolimy na to, żeby spędzić w takim miejscu więcej czasu i popatrzeć i po prostu popatrzeć, zrozumieć, dlaczego to miejsce jest inne, co w nim się zmieniło, co nam się bardziej podoba, a co nam się podoba mniej. Co z tych rzeczy, które się zmieniły, warto pokazać na naszych kadrach. Więc zachęcam Was, moi drodzy, do tego, żebyście wracali, żebyście brali swój aparat, jeśli jedziecie ponownie, chociażby na wakacje do tego samego miejsca, albo jeżeli jeździcie do pracy, to również jest dobra okazja do tego, żeby dane miejsce, dany fragment tej swojej trasy fotografować nawet codziennie, zatrzymać się, upatrzyć sobie jakiś kadr i starać się zrobić to zdjęcie często, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo i kilkaset razy w roku i pokazać to innym, ale również samemu popatrzeć na to, co się wydarzyło, co się zmienia, jak Wy zmieniacie swoje postrzeganie tego miejsca, jak Wy dostosowujecie się do zmian, które w tym miejscu zachodzą. Tyle na dzisiaj po przerwie. Mam nadzieję, że skorzystacie trochę z tej podpowiedzi, z tego krótkiego wywodu na temat powrotów. Ja tymczasem wracam pełen znaków zapytania, ale również pełen takiej pozytywnej energii do pracy po rekonwalescencji. Ten czas z jednej strony mi się dłużył, a z drugiej strony pozwolił mi naprawdę solidnie odpocząć i naprawić to, co zaniedbałem przez długi czas. I myślę, że teraz już tylko z górki i że jeszcze więcej czasu i energii będę, czasu to może nie, ale energii będę miał, żeby poświęcić ją na fotografowanie i spotkania z Wami. Więc trzymajcie się ciepło, zobaczymy, jak nam wyjdzie powrót ponownie z Fotomoto. I do zobaczenia, do usłyszenia. I czekam na Wasze komentarze. Czekamy na Wasze komentarze. Napiszcie, jak to u Was jest z tymi powrotami i dlaczego lubicie wracać w te same miejsca. Na razie, trzymajcie się. Cześć.